A po raz czwarty do Skwierzyny zjechali kolekcjonerzy militariów, miłośnicy historii i fortyfikacji, rekonstruktorzy i fani motoryzacji. Trwa tam piknik militarny pod nazwą MASZ. Unikatowym maszynom i walką na poligonie przyglądała się Marta Zielińska. Piknik trwa od wczoraj, ale to dziś jest kulminacyjna część imprezy. Zaraz na ten poligon wyjadą czołgi. W inscenizacjach weźmie udział ponad 50 żołnierzy. Organizatorzy przygotowali 200 ładunków pirotechnicznych. Będzie to jedna z największych inscenizacji w Polsce. Pasja, która zajmuje nam, że tak powiem, gros wolnego czasu. Bo my sięgamy do literatury, sięgamy do internetu. Często też spotykamy się z weteranami, bo to mówię, przygotowanie takiego scenariusza to jest jeszcze... To jest bardzo, że tak powiem, mozolna praca. Walki to nie jedyna atrakcja. Uczestnicy pikniku militarnego chętnie oglądają sprzęt wojskowy. Na co dzień takie maszyny stoją w muzeach. Ci najodważniejsi mogli także przejechać się nimi po poligonie pod okiem rekonstruktorów. A co ci się podobało najbardziej? Jak Polacy wyszli z okopów i wzięli Niemców do niewoli. Można wejść na przykład później po inscenizacji, obejrzeć karabiny, też umundurowanie tych żołnierzy, poznać trochę historii. Pierwszy marsz odbył się w 2011 roku. Pomysł okazał się sukcesem. Żywe lekcje historii co roku przyciągają tłumy. Skwierzyna od 100 lat jest związana z wojskiem. Dzisiaj stacjonuje tutaj 35. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej. Wszystko wskazuje na to, że w ramach reorganizacji w najbliższych latach do Skwierzyny tego wojska przyjdzie zdecydowanie więcej. Głośne wybuchy słychać w całej Skwierzynie. Adrenalina nie opuszcza uczestników pikniku na krok. Ale żeby poczuć te emocje, trzeba tu być. Marta Zielińska, Informacje Lubuskie.